Inflacja szaleje, a my coraz częściej w przestrzeni publicznej słyszymy, że mamy zbierać chrust, mech do ocieplania domów, że mamy zagrać w totolotka, no i nagminne jest to, że mamy mniej jeść. No więc jest dzisiaj ze mną Agata Wołoszyn-Jaworska, która jest tutaj w naszej redakcji naszego kanału Ekobosacka. No i Agatka wybrała się do sklepu, żeby zobaczyć, jaką receptę na to, że mamy mniej jeść, mają producenci żywności. No i co tam wytropiłaś? Jest to zmniejszanie rozmiarów opakowań, ale także zawartości produktów w tym opakowaniu, czyli to zjawisko, które nazywa się downsizingiem. Producenci bardzo sprytnie to stosują. Wydaje mi się, że my konsumenci nawet nie zwracamy na to uwagi. Czyli manipulują tymi opakowaniami, przechodzimy do sklepu i tam, nie wiem, kawałek masła waży 200 gramów, a za chwilę waży 190. O to chodzi? Dokładnie o to chodzi. Często jest tak, że producenci chcą pozostawić tę samą cenę. Tak jest. Ponieważ my bardziej zauważymy zmianę ceny niż zmianę gramatury. I opakowania. Dokładnie. Więc jeżeli zobaczymy, że na przykład dana śmietana kosztuje cały czas tyle samo, to nie zorientujemy się, że na przykład producent mógł zabrać z niej 10 gramów, 20 gramów i tak naprawdę będziemy ten produkt kupować. Gdyby nagle zwiększył cenę, no myślę, że nie bylibyśmy już tak chętni do kupna, więc downsizing jest stosowany właśnie dlatego, ale często zdarza się też, że producenci zmniejszają ten rozmiar opakowania i w ogóle w żaden sposób nie informują o tym, że to opakowanie zostało zmniejszone, no a cena pozostała ta sama. Do tego nakładają się jeszcze takie klisze. My się przyzwyczailiśmy, że na przykład tabliczka czekolady to jest zwykle 100 gramów. Przyzwyczailiśmy się, jeśli kupujemy mięso mielone, paczkowane, że to jest pół kilograma. Kostka masła kiedyś jeszcze za czasów PRL-u była 250 gramów, potem malała, ale 200 gramów wydawało nam się, że to już jest taki standard. No więc co jeszcze teraz Cię zaskoczyło w sklepie, jeśli chodzi o to pomniejszenie? Tak, byłam w dokładnie 4 sklepach, sprawdziłam wszystkie półki, zastanowiłam się, co tutaj będzie ciekawego do pokazania. Zacznijmy od czekolad. Przykład, który myślę, że wiele osób zna, ale myślę, że cały czas jest grono osób, które nie zwraca na to uwagi. Tak jak powiedziałaś, kupujemy czekoladę na tabliczki. Tabliczka czekolady kojarzy nam się, że waży 100 gramów, prawda? No i mam tutaj 3 czekolady, może pokażmy tutaj i połóżmy je obok siebie. One na pierwszy rzut oka wyglądają identycznie, a nawet ta, która jest na środku, wydaje się, że jest najmniejsza, przez to, że nie ma tych, nie jest zapakowana tutaj tymi takimi skrzydełkami po bokach, prawda? Tak, to są te takie skrzydełka, które pokazują, o, zobaczmy, że w zasadzie wydaje się, że to jest mniejsze niż to. No i co mamy tymczasem? Tymczasem mamy sytuację taką, że czekolada, która jest po środku, waży najwięcej. Jest prawdziwa, waży 100 gramów, czyli 100 gramów. Tak, dokładnie. Natomiast ta czerwona waży 90 gramów. Czyli już 10 gramów jest zabrane. Tak. A ta 80 gramów. Czyli tak naprawdę 20 gramów ta czekolada jest mniejsza od tej. 1/5 można powiedzieć, że producent tej czekolady zaoszczędził. My nie zwracamy na to uwagi, no bo patrzymy, kupujemy czekoladę. Finalnie tak naprawdę no jednak mniej produktu trafia do naszej kieszeni. Ale rzeczywiście, jeśli tak popatrzeć, to ta jest nie dość, że jednak większa, gdyby się dobrze przyjrzeć, to w dodatku jest grubsza, prawda? Bo to nie tylko chodzi o opakowanie wzdłuż, ale również o to, że ona jest po prostu pocienkiszowana, pocieniona? Pocieniona, może w ten cieńsza sposób, tak. Po prostu. Dobra, co tak, dalej? Jeżeli chodzi jeszcze o czekolady, to często mamy ten trik z czekoladami bąbelkowymi. One są takie napompowane powietrzem, wydaje nam się, że są duże, a finalnie okazuje się, że kupujemy dużo mniej produktu. Czyli zawsze sprawdzamy gramaturę tabliczki czekolady? Zawsze sprawdzamy. W ogóle zawsze sprawdzamy gramaturę wszystkiego, bo naprawdę możemy się nieźle naciąć. Kolejny przykład to serki wiejskie. Co w nich nie tak? Nie tyle, że jest coś tutaj nie tak, ale też kiedy robimy zakupy bardzo szybko, w pośpiechu, to możemy gdzieś tam nie zorientować się, ile tak naprawdę produktu kupujemy. Tutaj mamy zwykły serek wiejski ze szczypiorkiem, on waży 150 gramów i ten produkt również waży 150 gramów, ale serka jest w nim zaledwie 120 gramów, bo 30 stanowi jakiś wsad brzoskwiniowy, z tego co tutaj pamiętam. Czyli tak naprawdę kupując serek wiejski, najlepiej byłoby, gdyby ten miał również 150 gramów, i ten wsad byłby dodatkiem, prawda? No a tak w tym przypadku nie jest. Cukier w tym wsadzie jest na pierwszym miejscu, a potem brzoskwinia 8%.
To nie jest jakiś bardzo zły skład, bo potem jest zagęszczony sok z cytryny, naturalny aromat i naturalny barwnik, ekstrakt z papryki, no ale w tym wsadzie tylko 8% to brzoskwiny. Tak, tak. Dobra, kolejny przykład to śmietana. Na pierwszy rzut oka widzimy oczywiście, że jeden produkt jest większy, drugi mniejszy. Jakby tutaj w ogóle nie ma wątpliwości, prawda? Tak. Ale ja na przykład pamiętam, jak mama wysyłała mnie kiedyś po śmietanę, było kub, duży kubek. Duży kubek to było zawsze 400 gramów. Aha. I teraz jak wygląda gramatura jednego i drugiego produktu? Ja powiem szczerze, kiedy widziałam te produkty w sklepie na pierwszy rzut oka, myślałam, że ten może jest tak mniej więcej 20 gramów mniejszy od tego, może 15. Natomiast kiedy odwróciłam opakowanie i sprawdziłam gramaturę, to byłam zszokowana, dlatego że ten waży 400, a ten 330. Aż 70 gramów jest mniejszy od tego. A zobacz, jak połączysz tutaj, że tak powiem, wieczka, one, jeżeli chodzi tutaj o ten rozmiar, są identyczne. Kubeczek jest skonstruowany tak, żeby on cały czas sprawiał wrażenie dużego kubka śmietany, bo kupujemy na kubek śmietany, a nie jeżeli chodzi tutaj o gramaturę. Więc też wydaje mi się, że jest to taki sprytny trik. Zwróciłam uwagę, że wielu producentów ma śmietany właśnie 400-gramowe, a wielu zmniejsza je o 70 gramów. To jest niesamowite, bo jeśli przyjrzymy się, to rzeczywiście one są prawie równe, tak. Natomiast ten jest zdecydowanie chudszy, to jest taka śmietana na diecie po prostu. Tak, to prawda. Kolejny przykład, dżemy. Mam tutaj dżemy brzoskwiniowe, jakoś tak dzisiaj się brzoskwini czepiłam, totalnie przypadkiem. Mamy trzy produkty. One są do siebie bardzo podobne moim zdaniem. Nawet ten bym powiedziała, że jest najwyższy. Mhm. Więc na pierwszy rzut oka, no właśnie, kupujemy oczami, czyli wydaje nam się, że coś jest najwyższe, to może tego produktu jest najwięcej. No nie zastanawiamy się nad tym, ile go w rzeczywistości jest. No i jak myślisz, pozaklejałam tutaj celowo gramaturę, który z nich może być największy, a który najmniejszy? Jak tak sobie patrzę i tak dedukuję, ale nie widzę z tej drugiej strony, to myślę, że ten ma najwięcej wsadu. Mhm. Ten jest najmniejszy, słuchaj. Ten waży 230 gramów, ten waży 270 gramów, czyli jest na środku, a ten waży 280 gramów, jest największy. A pewnie bym zrobiła tak, tak i tak. Wyglądają bardzo podobnie. Tak. Więc kolejny przykład. Idziemy na zakupy w biegu, nie zwracamy uwagi na gramaturę, kupujemy oczami i możemy po prostu kupić mniej produktu i za niego zapłacić, prawda, taką samą cenę. Czyli nie tylko porównujemy ceny, ale również sprawdzamy gramaturę, czyli ile kosztuje, ale też ile kosztuje na przykład za kilogram czy za litr dany produkt. Tak, to jest w sumie najważniejsze, bo nie powinniśmy patrzeć na cenę jednostkową, tylko tak jak zawsze powtarzasz, na cenę za kilogram czy za litr. Tu widzę, że masz chyba ulubiony przykład Franka mojego, tutaj, który ma 9 lat i wytropił bardzo śmieszną rzecz. Opowiedzmy o niej. Dobra, Kasia, powiedz, jak Franek do tego doszedł i dotarł. Franek bardzo rzadko ma przyzwolenie na to, żeby kupić jakieś chrupki. Te chrupki zwykle są kukurydziane. No i no, akurat lubi tę markę. Tak jak mówię, no naprawdę to jest od wielkiego dzwonu. Akurat były wakacje, wybrał się do sklepu, takiego sklepiku no, wiejskiego, sam na zakupy, bo akurat to było na kempingu i było bezpiecznie. Przychodzi z odkryciem, mówi: mamo, te dwa opakowania znacznie się od siebie różnią. No i teraz powiedzmy, czym się różnią. Tak, no pokażmy je. One są praktycznie, no one są identyczne. Tak. Wielkościowo no, nie różnią się niczym. Ale Franek, świetny tropiciel, podał nam ekstra przykład. Ten produkt waży 130 gramów, ten 160. Jak myślisz, z czego to wynika, że ten i kosztują, więcej, ten mniej? Powiedzmy, że kosztują tyle samo. Tak. Wydaje mi się, że tutaj te chrupki są po prostu większe i ich fizycznie zmieściło się mniej do opakowania. Te mają taki kształt pizzy, jest ich po prostu w środku więcej, no ale wydaje mi się, że to jest nie fair. No dobrze, a może jest też tak, że te sprzedają się trochę gorzej niż te? Mhm, może i jeśli tak być. Sprzedają się bardzo dobrze, no to zabierzmy trochę, żeby można było sprzedać więcej. To też jest dobry powód. Wydaje mi się, że słuszny. Czyli nawet opakowania chrupków warte są uwagi, ile mają w sobie, ile jest chrupków w chrupkach. Tak. Co dalej? Zostało nam jeszcze kilka drobnych przykładów. Ten jest bardzo podobny do dżemów, więc tak na szybko tylko opowiedzmy. Keczupy, ich butelki są zawsze o różnych kształtach, o różnym wyglądzie, czy w słoiczkach, czy tutaj w plastikowych opakowaniach. No te również są do siebie bardzo zbliżone. No wysokością
no, praktycznie są identyczne, butelki są tylko inaczej troszkę tutaj wysmuklone. No i również mamy taki przykład troszeczkę innej gramatury. Ten produkt waży 500 gramów, a ten 470. Mamy o 30 gramów mniej produktu, a na pierwszy rzut oka one wyglądają identycznie. Mogłabym tutaj oczywiście mnożyć przykłady, bo keczupów mamy na rynku mnóstwo. Każdy ma inną butelkę, ona inaczej wygląda. Jakbyśmy tutaj pewnie ustawiły 10 różnych i próbowałybyśmy dopasować, który jest największy, który najmniejszy, myślę, że mogłybyśmy mieć z tym problem. Agatko, ty masz katar, że przyniosłaś chusteczki do nosa. Nie, może nie będziemy dzisiaj płakać, ale chociaż może płaczmy nad tym, jakich jest tutaj mało. Ile chusteczek jest w paczce? Nie wiem, 10? No tak, standardowa paczka chusteczek miała kiedyś 10 sztuk. Ale znalazłam tutaj dwa przykłady, gdzie tych chusteczek w środku jest mniej, a wydawałoby się, że raczej no jest to paczka, prawda? To policzmy, ile jest. No, no liczmy. Dawaj. Ja liczę u siebie, ty licz u siebie. Dobra, uwaga. Raz. Raz. Dwa. Dwa. Trzy. Trzy. Cztery. Cztery. Pięć. Pięć. Sześć. Sześć. Siedem. Siedem. Osiem. I już nie ma? Osiem u mnie i dziewięć. U mnie dziewięć, u ciebie osiem. A, czyli też jest ta manipulacja, że w zależności od tego, jak bardziej nam się opłaca, to po prostu tych chusteczek jest dużo mniej. Tak. Jeżeli na przykład kupujemy takie 10 paczek chusteczek, gdzie kiedyś było 10 sztuk, no to teraz to finalnie mieliśmy 100 sztuk chusteczek. No tak. Teraz mamy ich 90, czyli można powiedzieć, że producent schował sobie do kieszeni jedną paczkę i nam po prostu jej nie sprzedał. Ha! Tak. Oczywiście te chusteczki wykorzystamy, więc je ładnie tutaj tak zbieramy. Nic ale czy myślisz, zmarnie, że rozsądnie by było na przykład takie chusteczki ważyć przed zakupem? Myślę, że jest to jakaś opcja, dlatego że na przykład te chusteczki, które miały 8 sztuk w paczce, były czterowarstwowe, a te tutaj były trzywarstwowe. Czyli te wydawało się, że są takie wypchane. W życiu bym się nie spodziewała, że tu jest 8 sztuk, a nie 10. Więc wydaje mi się, że można byłoby zacząć je ważyć, żeby wiedzieć, która opcja jest najbardziej opłacalna. I tu jeszcze dochodzimy do jednej bardzo ważnej rzeczy, bo właśnie te wszystkie produkty, nie tylko spożywcze, ale też właśnie higieniczne, one mogą być pogofrowane, one mogą być w środku napompowane powietrzem, one mogą być inaczej zwinięte, mogą mieć zupełnie inne opakowania, bo to też właśnie jest istota downsizingu, czyli tego manipulowania, żeby sprzedać mniej za więcej. Dokładnie tak. Na przykład opakowanie kremu. Mamy piękny słoiczek, ale to szkło, które jest w tym słoiczku, jest zazwyczaj tak grube, a produktu jest tak mało. Podobnie jest z butelkami piwa. Kiedyś, prawda, piwo zazwyczaj miało pół litra, butelka piwa. Teraz taki standard to jest 0,4, ale wyglądowo, wysokościowo te butelki są identyczne, tylko po prostu grube szkło mamy. To może lepiej z tym piwem dla naszego mniej zdrowia. Mniej pijemy. Właśnie. Dobra. Przechodzę tutaj już do moich prawie ostatnich produktów. To takie moje dwa zaskoczenia. Może ktoś już o tym to widział, o tym słyszał, może nie. Kiedy kupujemy mleko, myślimy, że kupujemy litr mleka. Kiedy kupujemy wodę, standardowo jest to 1,5 litra. Znalazłam tutaj troszkę inne objętości tych produktów. No to, słuchaj, opakowanie. Wygląda jak litr. Wygląda jak litr, a ma 750 ml. Czyli 1/4 jest zabrana. Czyli 1/4 jest zabrana. Kolejny dowód na to, że musimy sprawdzać gramaturę, bo kupujemy po prostu mniej produktu, myśląc, że kupujemy tyle samo. Ta woda ma 1,2 litra, a nie 1,5, więc a butelka wysokościowo również jest taka sama jak tamtej. Jest po prostu wysmuklona, jest taka tutaj dłuższa, więc również możemy się naciąć. I bardzo wiele też produktów dedykowanych dyskontom też ma inną objętość. Napoje gazowane nie mają 2 litrów, tylko 1,75 albo 1,5 litra. To też ta manipulacja cały czas tutaj odchodzi. Producenci rzeczywiście bardzo, bardzo tymi opakowaniami żonglują, tak można powiedzieć. No i co? I mydło, tak, i powidło na koniec. Mydło i powidło na koniec. Taki tutaj szybki przykład. Mamy dwie kostki zapakowane i one również wyglądają identycznie, kiedy je o tak w ten sposób na siebie nałożymy. No po prostu takie samo opakowanie. I również się tutaj bardzo zaskoczyłam, kiedy sprawdziłam gramaturę. To waży 100 gramów, to waży 90. I dopiero kiedy zaczniemy, że tak powiem, je dotykać, zorientujemy się, że tutaj jest tak sporo papieru. No właśnie, z boku, otwórzmy to i pokażmy te gofrownice, te harmoniki. Proszę, tutaj jest po prostu mydło. O, i nie ma nic w środku. Tak.
A tu... No one są tak podobne, że ja nie wiem, ale on jest tak, że jest wyżłobiony kawałek. Wyżłobiony kawałek, to tutaj jeszcze jest taki podwójny papier. O, tak. Zobaczcie, że jest jedna warstwa, o, taka cieniutka, zadrukowana, a w środku jest jeszcze dodatkowa warstwa, która robi tę objętość. Mhm. Czyli kolejny dowód na to, że musimy sprawdzać gramaturę i kolejne mydło, dla mnie hit. No zobacz, no te kostki są ten sam producent. Ten sam producent, kostki są no identyczne, ale co zaskakuje? Posłuchajmy tej. Druga. Od razu czuć, że tak powiem, że w tym produktu będzie mniej. Ta kostka ma tylko 90 gramów, a ta ma 100. Więc no również musimy sprawdzać, musimy czytać, bo naprawdę jesteśmy w stanie się tutaj nieźle naciąć. Dobra, to podsumujmy. Musimy czytać cenę za kilogram, cenę za litr na opakowaniach, czyli gramatura jest dla nas najważniejsza, jeżeli chodzi o ceny. Bądźmy też czujni, bo my się przyzwyczajamy do wielkości opakowań, przyzwyczajamy się do naszego ulubionego produktu, ale czasem nie jesteśmy nawet w stanie się zastanowić nad tym, że może być trochę teraz zabrane tego naszego ulubionego czy napoju, czy jakiegoś dżemu z opakowania. Więc wydaje mi się, że taki złota rada, no po prostu musimy czytać. No niestety, musimy chodzić może z lupą, może nie, ale zwracać uwagę na tę gramaturę, bo jest naprawdę kluczowa. Ja bym do tego dodała jeszcze ważenie papieru toaletowego i chusteczek i powiedzmy ręcznika papierowego, jeśli używamy. No i co? I grzechotanie mydłem. To był kanał Ekobosacka. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i... rozmiary i gramaturę produktów porównujcie.